Czołem moi szeregowi, kochani. Popakujemy, spróbujemy. Zapraszam oczywiście na source. My się na like, gdzie macie potężną wiedzę na temat militarnych. A przed Wami chciałem Wam przedstawić w tym małym kontencie, walche, Wielamy się w Kinga, a jak to zawsze powtarzam, zawsze robimy, mały trail, żebyście zapoznali się z grą. Życzę miłego oglądania oraz się. Bardzo skrótowo opowiadamy. No to zaczynajmy. Na samym początku odradzamy się w takim kręgu malutkim, gdzie to wszyscy przedstawione bossy. Naszym priorytetem na samym początku gry same samo przetrwanie. Bądź Wikingiem, później będziesz czymś lepszym. Każdy boss daje nam możliwość dodatkowego takiego bufa, skilla, który rozwija nam jakieś tam umiejętności, jakie nam to daje, w czym można powiedzieć w młodzieżowym tekście, które powoduje po prostu ulepszenie. Gry, czyli nasze rozgrywki, nasze pierwsze zbieranie drewna, czy ewentualnie chodzenie, czy mniejsze męczenie dokładniej. Nawet sam kierunek wiatru, to jest smoka, który chce się ubić. I nasza gra rozgrywa się tutaj. Następną taką rzeczą, jak widzisz, mamy przestrzeń. Zbieramy malinki, czy zbieramy malunki, jak nas atakuje. Tym, tym bardziej podobne, oczywiście się kosimy trawę. Prosimy trawę, przepraszam, o <noise> problemy techniczne. Mamy możliwość, oczywiście, jak to powiedziałem, sinamy drzewa, czy ewentualnie możemy się zajmować rolnictwem, ale dopiero po w średniej gry, jak to się midgame, czy jakoś to medgame, że to nazywa, możemy sadzić różne rzeczy. Oczywiście, następną taką technologią mamy różne biomy, tak? czyli to jest bardzo dużo otwarta gra, która Umożliwia nam rozgrywanie na różnych biomach, czyli na przykład jak tutaj mamy łąki, następnie mogę powiedzieć czarny las, gdzie jest bardzo mroczno, dużo jest potworków, które trzeba niestety bardzo uważać, a tam są surowce, jak miedź, srebro, to bardziej podobne, które potrzebujemy oczywiście do podnoszenia poziomów, takiego survivalu małego. Oczywiście mogłem, bo kradła, czy inaczej można powiedzieć, bagna, które to samo widać, że bardzo mocno, bardzo klimatyczne, bardzo ciemno. Tej potworka mamy oczywiście. Na samych górach, gdzie musimy dbać o swoje temperaturę, czy ewentualnie, żeby nam było ciepełko. Cała gra oczywiście jest klimatycznie wikingowym. vikingowym. <laughs> Takiego walhańskiego. wikingiem, że było lepiej. Równiny, gdzie macie. Jakieś tam równiny. Wystawię <laughs> wam małe jakieś właśnie z gry, jak to właśnie wygląda, co można budować, i delikatnie wam opiszę. Najważniejszym surowcem, znaczy surowcem jest drewno, które przede wszystkim będziecie budować. Czy potrzebujecie na same minerały? Hmm, oczywiście zajmujecie się kolację, czy ewentualnie jedzeniem. Tak? Tutaj mamy piece hutnicze, gdzie trzeba było niestety przetapiać mieć srebro, firm, tym bardziej podobne surowce, żeby przetrwać. Oczywiście budujemy mały domek na samym początku, gdzie trzeba na przykład schronienie czy łóżeczko budujemy. I dalej rozbijamy. Pamiętamy, że gdybyśmy chcieli pograć, to oczywiście zapraszam do komentowania, żebyście chcieli zobaczyć tą grę. Przecież Boga, już był kiedyś content prowadzony, więc proszę obejrzeć. Hmm, oczywiście, tu zajmujemy się rolnictwem, możemy naszej siedziby. Niestety, gra nie jest bardzo mocno optymalnie ogarnięta, czyli znaczenie, ty więcej stawiacie budowli, rzeczy, tym niestety bardziej przycina. Ale to co za coś tak ładną na rzeczy budować, naprawdę, jak na przedstawionym obrazku. Hmm. Gra jest dosyć prosto sympatyczna. Nie każe tak bardzo, tylko usuwa niestety na poziomie, jak z niektórych gier. Tutaj mam akurat tak ten punkt respawnu, bo stawiliśmy z naszą ekipą te do Helpu budować. Potrzeba trzeba powiedzieć, że to trzy osoba, bo tak w innych materiałach zobaczycie, jak to się buduje. Oczywiście no, budowle są bardzo proste i miłe, sympatyczne. Nasze zgromowiska. Hmm. Gra naprawdę wciąga ja się gra w multiplayerze, tak, bo and Player, a Mildeplayer to jest całkowicie inna historia. Gra naprawdę mm, nie każe, to bardziej uprzyjemnia życie, życie a nie jakoś tam każe, czy śmierć jest permanentna. Mm, delikatne moby nie są trudne, ale no niestety przeciwnicy, ci bossy, już trzeba delikatnie się przygotować na to. Wiadomo, jedzenie tym lepsze, to lepsze statystyki daje. Tak, tutaj jagódkę mało, oczywiście, ale tutaj te problemy techniczne, bo nie miałem to inaczej, jak to rozwiązać. Mamy kupców, poruszamy się głównie drogą morską. Trzeba tutaj podkreślić, czyli wszyscy fani e, wortoworsi będą szczęśliwi. Oczywiście robimy tkarstwo, czyli na przykład tutaj zobaczycie, czyli jakieś tam, można powiedzieć, bronie, czy ewentualnie zbroje. Tutaj mamy akurat wiatraci, który nam robi chlebek, żeby przyjmieć te zboże. To jaka tutaj mamy puste pomieszczenia, bo tutaj serwera zerowaliśmy. Hmm, można spokojnie, bazy są ogromne, można robić, a rozumiem bardzo małe. W hmm, takim systematy. Co bym jeszcze mógł powiedzieć? No tutaj widać delikatnie. Nie, tutaj widzicie, że to delikatnie. Chodzi się ognisko, czyli czy martwimy się o cieplutko, żeby nam było cieplutko, żeby nam nie zmarzło sukienka tutaj. Po lewej, jak widzicie łóżeczka, żeby można było sobie odpocząć, Tam samo na piętrze. Przed chwileczką na piętrze wyżej też widzicie łóżeczka. To już była ta druga wersja, żeby nam było milej sympatyczniej. Widzicie jakieś złota, czy jakieś. Podbijamy jakieś tam kręstwa. Nie, nie podbijamy kręstwa tak naprawdę. Warsztaty, jakiś wóz. Naprawdę gra bardzo mocno w klimacie walheim, wikingowym można powiedzieć. Skupiamy się. Gra bardzo ładna, ale trzeba się przyzwyczaić do takiej małej piksologii, niestety. Co za coś, ale bardzo fajny klimacik, bardzo fajna automatycznie budowla, czy ewentualnie możliwością. Oczywiście, jeżeli wam się gra spodobała, zostawcie komentarzik. Lecimy dalej. Mamy portale. To szybciej. To jest trochę już trochę nie taki klimacik, bo przez portale teleportujemy się ale no wiadomo trzeba było coś wymyślić takiego szybkiego transportu rzeczy. Dobrze jest to, że niestety mm, przez te portale nie da się nie da się wszystkich surowców przerzucić, żeby to nie było takie łatwe, miło, sympatycznie, że mm, to już jest nasza droga, Baza widzieliście to na live'ach. Często graliśmy przecież w live'y Walheima z, z Administracją, czyli z Bogiem i oczywiście z DB. Hmm, chociaż Buch to jest właściciel kanału. Tutaj Wam prezentuję małą scenkę, jak tutaj można ładnie, sympatycznie budować przez małym klimacie. Piece, jak widzicie, wilki nawet. Hodujemy też zwierzaki, tak? Tutaj mamy małą kuchnię, gdzie trzeba niestety jeść, miło ten, Nawet no, klimacik może być. Tutaj Wam pokoje nie pokażę, bo burdel. <gryw> tutaj mamy te portale, co Wam mówiłem, do szybkiego transportu. Tutaj dzisiaj już robiliśmy, ale nie dokończyliśmy tego na live. Hmm. Można hodować zwierzątka, można ich hodować, czyli znaczy nie pielęgniować, będą Wam pomagać lub przeszkadzać. Potem mamy piżonki, luksy, tak zwane, bardzo fajne, bardzo wytrzymałe, hodowla lux tak. <laughs> Moja żona, czyli Bóg, właściciel kanału, nawet nazwała od wizów. Purczaczki, mamy, jajeczka. Co jeszcze bym mógł? Bardzo naprawdę fajna, sympatyczna gierka, miło, tylko no niestety ta optymalizacja, czyli jak macie za dużo rzeczy, to naprawdę delikatnie już FPS-y wam schodzą. Co bym jeszcze mógł tutaj grze powiedzieć? No walka z włosami, bardzo trudna się powtarzam, ale okej. Okay. Klimat, można poćwiczyć serę B, serę C, dlatego, dlatego wrzucam na ten kanał, ten kanał, ponieważ to jest tak kurwiwal, a wiecie, że... Zajmujemy się kącikiem militarnym. Na drzewach też można budować, co drzew. Oczywiście, tym lepszym narzędziem możecie lepsze drzewa kosić, no a to już jest chyba, chyba logiczne, jak to w takich PS-owych. MMO, RPG dokładnie. Wiecie, że zajmujemy się kategorią RPG i roleplayingowych gier. Czyli gdzieś się można wcierać w różne postacie i odbywać swoje role. Małe warsztaci. I tym słodkim akcentem powoli będziemy kończyć nasze przedstawienie. Wiem, że nie jest takie miło-sympatyczne, jakbyście to chcieli, ale jeżeli byście chcieli zobaczyć inne materiały już z grania, zostawcie komentarze, jakbyście chcieli zobaczyć. To zastanowię się, czy na pewno opłaca się rzucać dany content, byście by byli miło-sympatycznie zaskoczeni. Tym słodkim akcentem powoli się kończę. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie do końca. I to mogę powiedzieć, o ze zapieszamy to. Do materiałów, komentarzykiem. Jak chcecie, tylko pamiętajcie miłej zabawy wśród gier. r p m o l p p n a b c d r Tak naprawdę, roper i rolpej. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Zostawcie ten komentarz. Trzymajcie się,